Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, bardzo prosimy teraz księdza biskupa o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Więc mój głos proszę wciąż i na karpie do rytmu.
Pochwalony Jezus Chrystus. Kłaniam się Państwu pięknie tu w cudownej Głuszycy. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, a widzów, mam nadzieję, rzęsistymi oklaskami przywitają jakże serdeczni, gościnni, wspaniali mieszkańcy Głuszycy. Mam nadzieję, że usłyszeli nas nawet na Antarktydzie. Tam wszędzie króluje Pani Radości, Maryja, która uśmiecha się na cały świat. Drodzy Państwo, Theotokos, Pani Radości, nasz wieczór pełen temperamentu, chrześcijańskiego uśmiechu, dedykujemy tym wszystkim, którym smutno, którzy szukają. Przyjedźcie tu. Czeka Maryja. Czeka Pan Jezus. Bardzo gorąco zapraszam gospodarza, organizatora naszego wydarzenia, proboszcza parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Głuszycy, księdza Sławomira Augustynowicza, oraz pana Romana Głoda, burmistrza Głuszycy. Theotokos, Pani Radości, wokół tej przepięknej figury gromadzimy się na placu kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Głuszycy, aby uczestniczyć w tym niezwykłym spotkaniu modlitewnym. Cieszę się bardzo, że nasz koncert uwielbienia może odbyć się pod patronatem księdza biskupa Ignacego Deca, pasterza diecezji świdnickiej, który jest wśród nas. Z wielką radością pragnę również przywitać księdza biskupa Marka Mędyka, naszego rodaka, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Witam parlamentarzystów z terenu naszej diecezji świdnickiej, pana Macieja Badorę, panią Katarzynę Grzygłocką, pana Wojciecha Murcka, panią Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską. Wyrażam wielką wdzięczność za pomoc w organizacji koncertu władzom samorządowym na czele z marszałkiem Sejmiku Dolnośląskiego, panem Marcinem Gwóździem oraz prezydentem Wałbrzycha, panem Romanem Szełemejem. Bardzo gorąco dziękuję burmistrzowi Głuszycy, panu Romanowi Głodowi, Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na czele z panem Piotrem Sosińskim oraz panem Krzysztofem Dryndą, Lasom Państwowym Nadleśnictwa Świdnica, panem Romanem Berezińskim. Niezmierną wdzięczność wyrażam na ręce pana Andrzeja Koca, naszego wielkiego dobrodzieja, i dla całej jego rodziny oraz wszystkich przyjaciół, których przywoził tutaj z różnych stron świata. Dziękuję bardzo państwu Małgorzacie i Robertowi Śliwińskim z Głuszycy, panu Grzegorzowi Kanclowi z Krakowa, panu Maćkowi Szlęk z Łańcuta oraz naszej Fundacji Katolickiej Inicjatywa Berit. Wyrażam wielką wdzięczność telewizji Trwam za transmisję naszego koncertu, pracownikom obsługi technicznej, a w szczególności firmie Event Light, redakcji Gazety w Akcji oraz portalowi w Akcji 24.
Dziękuję moim współpracownikom, księdzu Jakubowi Klimontowskiemu oraz księdzu Adamowi Makielowi. Oraz wszystkim parafianom i ludziom dobrej woli, dzięki któremu dzisiejsze wydarzenie może się odbyć. Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców witam pięknie w gminie Głuszyca. Wierzę, że dzisiejszy koncert na długo zostanie w Waszych sercach i w Waszej pamięci. Dołączam się również do wszystkich podziękowań i tu zabrakło jeszcze jednych. Dla naszego czcigodnego księdza proboszcza, któremu dziękuję za to, że wszyscy możemy uczestniczyć w tym pięknym dziele. Pięknie dziękujemy. Honory ważnym postaciom oddane, teraz będziemy czcić tylko Matkę Bożą. Zatem rozpoczynamy Teotokos Pani Radości.